Identyfikator podmiotu SCP-1471. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie urządzenia mobilne, na których zainstalowany jest SCP-1471, muszą zostać skonfiskowane i przeanalizowane celem znalezienia potencjalnych poszlak mogących wskazać na inne urządzenia, na które mógł oddziaływać obiekt. Po przeanalizowaniu urządzeń należy usunąć z nich baterie, przydzielić desygnację, np. SCP-1471-3, a następnie umieścić w jednostce przechowawczej 91 w placówce badawczej 45. Wszystkie internetowe sklepy z aplikacjami na urządzenia mobilne muszą być monitorowane celem zapobieżenia nieumyślnej sprzedaży SCP-1471. Do urządzeń, na które mógł wpłynąć 1471, należy wysłać samopobierające się oprogramowanie typu malware celem wyłączenia urządzenia, dopóki nie będzie mogło ono zostać pozyskane przez agentów polowych. Opis. SCP-1471 to darmowa, ważąca 9,8 MB aplikacja na urządzenia mobilne, sprzedawana w internetowych sklepach z aplikacjami pod nazwą Malo wersja 1.0.0. SCP-1471 nie posiada informacji o twórcy i w nieznany sposób jest w stanie pominąć proces zatwierdzenia aplikacji, stając się bezpośrednio przedmiotem dystrybucji. SCP-1471 może również unikać usunięcia przez inne programy zarządzające. Po instalacji SCP-1471 żadne nowe ikony ani skróty nie będą tworzone. SCP-1471 zacznie wysyłać pojedyncze zdjęcia przez wiadomości tekstowe co 3 do 6 godzin. Wszystkie zdjęcia przedstawiają SCP-1471-A albo na pierwszym planie, albo w tle. SCP-1471-A przypomina większego humanoida o psowatej czaszce i czarnych włosach. W ciągu pierwszych 24 godzin od momentu zainstalowania SCP-1471 urządzenie mobilne odbierać będzie zdjęcia wykonane w miejscach często odwiedzanych przez użytkownika. Po 48 godzinach urządzenie mobilne odbierać będzie zdjęcia wykonane w miejscach, które jego użytkownik niedawno odwiedził. Po 72 godzinach urządzenie mobilne odbierać będzie zdjęcia wykonane w czasie rzeczywistym, przedstawiające użytkownika z coraz bliżej pojawiającym się SCP-1471-A. Użytkownicy, na które owe, nieprzerwanie pojawiające się zdjęcia oddziaływały przez więcej niż 90 godzin, zaczną przez krótkie chwile widzieć SCP-1471-A na krańcach pola widzenia, powierzchniach lustrzanych i kombinacjach tychże. Dalsze wystawienie na oddziaływanie SCP-1471 wywoła nieodwracalne i utrzymujące się widzenie SCP-1471. Osoby znajdujące się w tym stadium donosiły o sporadycznych próbach wizualnego skontaktowania się z nimi przez SCP-1471-A, aczkolwiek nie potrafiły zrozumieć działań bytu. Obecnie jedynym znanym środkiem na odwrócenie skutków wpływu SCP-1471 jest usunięcie ofiary spod wpływu zdjęć przed upływem 90 godzin od momentu zainstalowania się aplikacji. Jak dotąd nie doniesiono o żadnych wrogich działaniach, które mogłyby być podejmowane przez SCP-1471-A. Strona publikowana w sklepach z aplikacjami. Malo wersja 1.0.0. Za darmo. Recenzje 0. Opis. Dla... Nigdy się już nie zgadzaj na to dziwne poczucie samotności. Malo to ekscytujące, interaktywne doświadczenie, które cię zaangażuje i zaintryguje. Stres towarzyszący sytuacjom społecznym może wywierać katastroficzne szkody na nerwach, a Malo już w kilka godzin pozwoli ci pozbyć się tych wszystkich bolesnych uczuć towarzyszących rozczarowaniu. Weź udział w nowym trendzie na rynku, który szybko staje się nowym substytutem społeczności. Pamiętaj, że im dłużej bierzesz w tym udział, tym bardziej Malo cię w to angażuje. Twoje doświadczenie należy wyłącznie do ciebie. Absolutnie żadnych reklam. Baw się dobrze.